Moje dzieło już na ukończeniu. Warte powieszenia w galerii sztuki. A jak sobie radzi Justin? O kurczę, o wiele ładniejsze. Może pod innym kątem moje będzie wyglądać lepiej. Nic z tego. Zaraz wracam. Wyrzucę wiórki z ostrzenia. Chciałbym móc stworzyć coś podobnego. Chwileczkę. Mam pewien pomysł. Będę potrzebował folii spożywczej. Rozwinę ją nad kartką i skopiuję długopisem rysunek Justina. Wystarczy trzymać się linii. To bardzo proste. Jestem geniuszem. Pewnie tak samo robią wszyscy wielcy artyści. To nie tyle kopiowanie, to czerpanie inspiracji. Teraz tylko unieść folię i położyć ją na pustej kartce papieru. Najlepiej odbić tuż za pomocą wałka kuchennego. Tadam! Wygląda rewelacyjnie. Hej, Justin, zobacz, co narysowałem. Wow, niesamowite i bardzo podobne do mojego. Wielkie umysły myślą podobnie. Jesteśmy bardzo utalentowani. No raczej, dlatego jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Coś trudna ta praca domowa? Jejku, co to ma w ogóle być? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma najmniejszego sensu. O rany, majaczą mi wzory. Zostawcie mnie w spokoju. Oblałeś test, Justin? I bardzo się z tego cieszę. Co to za hałasy? O, będę miał siniaka? Pokój się kręci, czy co? Nie, to mi się kręci w głowie. Co się stało, synu? Dlaczego fizyka jest taka trudna? W ogóle jej nie pojmuję. Nie zdam egzaminu. Auć, moja głowa. Poczekaj chwilkę. Przykleję sobie plasterek. Pewnie mam wielkiego guza. Muszę być ostrożniejszy. Tak już lepiej. Może jednak wrócimy do mojego problemu? Nie mogę zawalić tego przedmiotu, tato. Musisz się bardziej przyłożyć do nauki i tyle. Robię co mogę, ale wszystko wylatuje mi z głowy. Ha, już wiem. Co takiego, synu? Twoje plasterki? Pożyczę je sobie, okej? Niepozorne plasterki rozwiążą cały problem. Najpierw odkleję listki z tyłu plasterka. Na kawałeczku papieru napiszę wszystkie potrzebne wzory i umieszczę go na środku plasterka. Dzięki temu zawsze będę miał odpowiedź pod ręką. Teraz na pewno zdam na piątkę. Wszystko mnie boli. O rety, co ci się stało? Nie chcę wracać do tego bolesnego przeżycia. Obawiam się, że i tak musisz napisać egzamin. Ależ oczywiście, z największą chęcią. Powodzenia. Szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Odklejam plasterek i już wiem wszystko, co trzeba. Przyznacie, że to całkiem sprytne, prawda? Kompletnie zapomniałem o klasówce. Nic się nie przygotowałem. Na 100% obleję. Chyba że nauczyciel jest czymś bardzo zajęty. To moja szansa. Muszę być dyskretny. Co ja bym zrobił bez smartfona? Och, tego właśnie potrzebuję. I w ten sposób poznasz wartość X. A żeby uzyskać ostateczny wynik, co tam się dzieje? Czy to telefon? Hehe, nic mnie nie powstrzyma. Czyżby? Długo pan tam stoi? Wystarczająco długo. Oddawaj telefon. Jestem bardzo rozczarowany, Alex. Skończysz już bez pomocy naukowych. Wstydziłbyś się. Oj tam, ale nudziarz. Zabrał mi telefon, ale jedzenia już nie. Te chipsy zawierają sekretny składnik. Odpowiedzi. Ściąga i przekąska w jednym. Co on sobie wyobraża? Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ech, pewnie mi się tylko zdaje. Chipsy? Dziękuję, chętnie skorzystam. Znowu? Niestety, nie mam wyjścia. Sam jesteś sobie winny. Satysfakcjonujące. A teraz wynoś się z mojej klasy! Niemiły pan jest! Co? Będziesz mi tu płakał? To niesprawiedliwe! Co się stało, synu? Dostałem jedynkę, tato! A tak się starałem! Nie przejmuj się. Ho, coś na to poradzimy. Na początek zdejmę uchwyt z mojej lupy. Wezmę kartonową tuleję. Umieszczę ją na szkle powiększającym i przykleję. Przejadę po całej krawędzi pistoletem do klejenia. Teraz przyda mi się czerwona taśma klejąca. Owinę ją wokół krawędzi tuby, żeby całość prezentowała się elegancko. Proszę bardzo, Alex, to powinno pomóc ci na sprawdzianie. Ale co to takiego? Przyłóż sobie do oka. Poczekaj sekundkę. Przyjrzyj się. Co? A, już rozumiem. Będę widział odpowiedzi z daleka. Niewiarygodne. Czas na kolejny egzamin.
Ten będzie piekielnie trudny. Jestem gotowy na wszystko. No proszę, jaki pewny siebie. Możesz zaczynać. Przeczuwam kolejną jedyneczkę. Nie ma to jak nauczyciel wspierający swoich uczniów. No szybciej, tato, gdzie jesteś? Nie, to jakaś roślinka. Idealne przebranie. Psst, Alex, tutaj! Super! Wiedziałem, że tata mnie nie zawiedzie. Ha? Mówiłeś coś? Co on kombinuje? Coś tu nie gra. Muszę się temu przyjrzeć. Póki co idzie jak po maśle. O, co tu wyrabiasz? Naprawdę nie wiem, o czym pan mówi. Niech pan sam spojrzy. Żebyś wiedział. O, jakiś podejrzanie wyglądający osobnik. Ups, zachowuj się naturalnie. No cóż, wszystko wydaje się być w porządku. Może jednak źle cię oceniłem, Alex? Uff, mało brakowało. Jesteś śliczna. Ma włosy jak złoto. Co jest? O co chodzi? Weź się do nauki. Zawaliłaś ten sprawdzian. Czego ona chce? Zniszczyła lalce fryzurę. Chwileczkę. Dostałam pałę? Mama będzie wściekła. I co teraz? Mam pomysł. Tak, uda się. Posmaruję stopy lalki klejem. I przyłożę do oceny. Ostrożniej ją odkleję. Wpiszę coś innego. Ha, nikt nie zauważy. To dzięki tobie. Mua. No dobrze, uważajcie. Nie będę powtarzać. A to nie jest łatwe. Zrozumiano? Ona żartuje? Nie mam pojęcia. No, dziś zajęcia z geometrii. Co? Nic nie rozumiem. Hej, widziałaś się z Brianem? Halo, co to znaczy? My tu rozmawiamy. Co za brak kultury. No dobra, narysuję trójkąt. To nic trudnego. A może jednak... Teraz skorzystam z miniki. Ups, to jakaś kpina? Przepraszam. Nie rób tak więcej. Ty jaka wredna. Zacznę od nowa. No, świetna robota. Co? Jak to możliwe? Nie wiem, czemu tak wyszło. Tym razem się uda. Mam dobre przeczucia. Znowu źle. Przestań się wygłupiać. To się nie liczy. Teraz się postaram. Ciekawe, co robi Luna. Do dzieła. Kreska tu, kreska tam. No, może być. Tak, jestem zadowolona. Moje oczy. Mam pomysł. Na pewno mam coś przydatnego. A może to? Spróbuję. Przykleję taśmę wzdłuż dwóch krawędzi. O tak. Odlepię wierzchnią warstwę. Teraz to złożę. Przycisnę tak, żeby przywarło. Teraz mam rękaw. Wsypię tu brokat. Odrobina blasku nie zaszkodzi. Narysowałam miarkę. Przykleję ją do krawędzi. Wow, świetne! Ta linijka jest świetna! Teraz narysuję trójkąt. Nie zawiedź mnie, kotku! O, ale fajnie! Wow, działa jak marzenie! Ale ci zazdroszczę! Niepotrzebnie! Dla ciebie też mam! Serio? Jesteś kochana! No wiem... Mam dziś dla was wyjątkowe zadanie. O, co takiego? Spójrzcie na tę śliczną tęczę. Nie potrzeba oklasków. Sami spróbujcie taką wykonać. Może być. Zaraz, nie mam żadnych pisaków. To powinno być ciekawe. O, Naomi ma pełno pisaków. Hej, psia piłeczko. Nie, niczego ode mnie nie dostaniesz. No nie. Czemu musisz być taka niedobra? Świetnie, tylko tego mi jeszcze brakowało. Dobra, masz. O, dzięki. Zaraz, nożyczki? A co mam niby z nimi zrobić? Mogę teraz wrócić do rysowania swojej tęczy? Będę kolorować okładkę zeszytu. Zacznę od jednego z jej rogów, użyję różnych kolorów i połączę je razem. To da fantastyczny efekt.
Następnie muszę zakleić okładkę przezroczystą taśmą. Teraz zamaluję ją czarną farbą akrylową. Muszę dobrze nią pokryć okładkę. Niech trochę przeschnie. Kolejna gumkę. Użyję jej do zmazania farby. Chcę wyrysować skośne linie, by odkryć kolory ze spodu. Wow! Wyszło świetnie! Uuu, ładne! Co ty nie powiesz? Ja tak nie potrafię. Muszę się zastanowić. Nie jestem tak kreatywna. Zaraz. A gdyby tak użyć tych drucianych spinek do włosów? Zawsze warto spróbować. Potrzebuję ich więcej. O, jest i zielona. Są jeszcze inne kolory? Wszystko w porządku, Julie? Zaraz wracam. To było przebiegłe. Ale teraz mam wszystko, czego potrzebuję. Wow, super. Przyda mi się też pistolet na klej. Nałożę kropelkę w rogu zeszytu. A teraz doczepię kawałek tej spinki. Dodam różne inne kolory, aż cała okładka będzie nimi przykryta. Wow, spójrzcie tylko, zupełnie jak tęcza. I co powiesz? Ładne? Wow, jak to zrobiłaś? Czyli ci się podoba? O, skończyłyście! To była prościzna. Podoba mi się użycie kontrastu. Wow, przepięknie! Zupełnie jak te moje futrzane sznureczki. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi. Zaraz, przecież miałam ich więcej. Julie, co ty zrobiłaś? Julie, gdzie ona poszła? Och, i co ja mam tu poradzić? Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Wierzę! Ujadzie! Kevin jest taki słodki! Co ty robisz? Czyż nie jest boski? Mogłabym na niego patrzeć cały dzień! Ło! Spójrz na to! O nie! Lekcja się zaczyna! Dzień dobry! Czas na test! Proszę pani! O co chodzi, Betty? Naomi ogląda chłopców na swoim telefonie! Naomi? Odłóż ten telefon! Chcę, żebyś się skupiła! Co? Ale to Kevin! To takie niesprawiedliwe! Ale z ciebie kują! Dobrze się spisałam? Niech się pani nie martwi! Jestem czujna! Zawsze mogę na ciebie liczyć, Betty! Na czym ja skończyłam? Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłaś! Ha! Może jedno szybkie spojrzenie? Nawet o tym nie myśl! Ale może ona akurat ćwiczy? Nie mogę się temu oprzeć! Potrzebuję mojej dawki Kevina! To takie trudne! To wyzwanie! Tylko zerknę! Chwileczkę, mam pomysł! Już wiem, co zrobię! Pstryknę sobie szybkie selfie. Teraz położę tutaj mój telefon. Następnie wydrukuję swoje selfie. Wytnę je i przykleję do telefonu. Wygląda dobrze? Zobacz, Betty. Że co? Ale tak nie wolno! Proszę pani, nagły wypadek! Co? Co znowu? Nie widzę żadnego problemu. Wystarczy na nią spojrzeć! Czy to nieoczywiste? Ona ma telefon! O? Proszę zobaczyć! Przestań marnować mój czas, Betty! Ale... Tym razem wygrałaś, Naomi! Ale to jeszcze nie koniec! Cii, Kevin tańczy! Mogę zobaczyć? Nie! A X musi wynosić 5. Wow, już czas na lunch! Zjedzmy coś! Brzmi dobrze? Ha! Och, nie mogłam się tego doczekać! Uwielbiam jajka niespodzianki! Są smaczne i mają w środku małą zabawkę! O, zapomniałam zabrać przekąski! Ale nie szkodzi, wiem co robić! Haps! Ale dobre! Potrzebowałam tego! Gdzie jest moje jajko? Przecież tutaj było! Coś nie tak? No nie! Nie zrobiłaś tego? Złodziejka! Mogłam się domyślić! Ona zawsze tak robi! Chwileczkę, mam pomysł! Zaraz wracam. Jasne, tylko przynieś czekoladę. Po pierwsze potrzebuję jajko, a także słomkę i klej. Wycisnę klej na skorupę. Właśnie tak. Następnie przycisnę do niego słomkę. Teraz poczekam, aż się zaschnie. Ale muszę zrobić jeszcze parę rzeczy. Zanurzę jajko w rozpuszczonej czekoladzie. Wygląda przepysznie. Następnie umieszczę je w papierku. Wygląda całkiem przekonująco. Teraz zamknę opakowanie. Nie mogę pozwolić, by Naomi cokolwiek podejrzewała. I gotowe. Mam coś dla ciebie. Wiem, jak bardzo je lubisz. Dzięki. Mogłabym ich zjeść 100. Smacznego. Ohyda! Nabrałam cię. Niech to będzie nauczka.
To było surowe jajko! Fuj! Co to w ogóle za pomysł? Następnym razem przynieś własne jedzenie. Ugh, to nie było fajne. Bla, bla. Sztuka wyraża ludzką duszę. O czym ona gada? Już jestem. A? Jak zwykle spóźniona, prawda Naomi? W każdym razie mam dziś dla was ciekawy temat. Dzisiejszą muzą jest matka natura i jeden z uroczych zwierzaków, które stworzyła. Chcę, żebyście narysowali wiewiórkę. Nie zapomnijcie o uroczym puszystym ogonie. Okej, nie ma sprawy. To nie powinno być zbyt trudne. Dobre podejście, Betty. Och, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Cześć, kochana. Muszę to odebrać. Idzie całkiem dobrze. Uwielbiam rysować ładne obrazki. Hej, baw się dobrze. Ja mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, na przykład makijaż. Wiesz, że właśnie dlatego zawsze dostajesz pały, prawda? Co? Jestem artystką i arcydziełem w jednym. Aleś ty skromna. Muszę dokończyć moją wiewiórkę. Uwielbiam też minkę. O, nauczycielka wróciła. On chce zaprosić mnie na randkę? Wow, jeszcze 5 minut, dziewczyny. Muszę iść do toalety. Bardzo chce mi się siusiu. Och, śmiało, Betty. Wiedziałam, że nie powinnam pić 3 coli. Muszę się pospieszyć. Jak narysować wiewiórkę? Och, to jest trudniejsze niż myślałam. A gdyby tak? Och, to okropne. I co mam teraz zrobić? Chwileczkę. Może pożyczę sobie rysunek Betty. Wow, całkiem niezły. Jest utalentowana, muszę jej to przyznać. Przykryję rysunek folią spożywczą. Chcę, aby dobrze przelegała. A teraz mogę odrysować wiewiórkę. Zrobię to bezpośrednio na folii. Muszę tylko prześledzić linię. To bardzo proste. Dlaczego nie pomyślałam o tym wcześniej? Teraz czas na nóżki. A następnie oczy. Wszystko jest już gotowe. I gotowe. Wyszło niesamowicie. Teraz zdejmę plastikową folię, a następnie ją odwrócę i położę na kartce papieru. Muszę odcisnąć atrament. Ten wałek do ciasta sprawdzi się idealnie. Teraz mogę już zdjąć plastikową folię i w ten sposób otrzymałam wiewiórkę. Proszę pani, co pani o tym myśli? Niech spojrzę. Tadam! Mam nadzieję, że się pani podoba. Uf, było blisko. Co przegapiłam? Nie, to niemożliwe. Przepięknie, Naomi. Och, bardzo mi miło. Ale to wygląda tak samo jak mój rysunek. Nic nie rozumiem. Och, o co tu chodzi? Betty, skopiowałaś rysunek Naomi? Co? Nie! Ona to zrobiła! Cóż, odpowiedź pozostanie tajemnicą. Jestem teraz wściekła. Do prawdy, nawet imienia nie potrafią dobrze zapisać. To chyba najgorsze odpowiedzi, jakie widziałam. Ha, długopis nie działa. Chyba tusz się skończył. Potrząsnę nim. O, nieważne. Użyję tego. Ups. Lepiej to podniosę. Jest. Na czym to ja skończyłam? Ha? Gdzie ten marker? Przed chwilą tu jeszcze był. Przecież nie mógł się rozpłynąć. Jak ja teraz ocenię te sprawdziany? Chwila. Mój pistolet na klej. To mi się przyda. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Mam tu pierścionek. Nałożę na niego trochę kleju. A następnie przykleję kawałek gumki do ścierania. Teraz potrzebuję czerwonego kleju. Nakreślę nim 1 i poczekam, aż wyschnie. Na drugim pierścionku zrobiłam 6. Chociaż wątpię, że mi się przyda. Pora wystawiać oceny. To będzie pała. A tutaj? No proszę, 6. A jednak. Tak jest o wiele szybciej. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Gotowe? Oto wasze oceny. A co to? Moje markery. Co się dzieje? Nic takiego. Powinnam była się domyślić. To był pomysł Naomi. Hej, przymknij się. Ależ jestem na was zła. Zaraz, mam przecież te pierścionki. Wiecie co? W sumie to nieważne. Och, chyba zapuszczę sobie paznokietki. Świetne te kolory. To jak będzie z lekcją? O, no tak, zapomniałam. Nic nie szkodzi, proszę się nie spieszyć. My możemy zaczekać. Wiecie, to mój pierwszy dzień. Właśnie widzimy. Weźcie te ołówki. A teraz rysujemy. Nie potrzebujemy ich. Mamy własne. O wiele lepsze. Ja chyba użyję pisaków. O, ten kolor będzie dobry. Zacznę od takich małych serduszek. A, nie wyszły mi. Zacznę od nowa. Muszę je wymazać.
Zaraz. Mam pewien pomysł. To będzie dopiero coś. Zrobię niewielkie nacięcia na gumce i wytnę niepotrzebne kawałki, tak by otrzymać różne kształty. Następnie odcisnę je w farbie, zupełnie jak pieczątkę. Wspaniałe! Wow, spójrz tylko! Są cudowne! No i skończyłam! Teraz mogę poświęcić chwilę swoim włosom. Uwielbiam te lekcje! Wow, jak sprytnie! Też chciałabym zrobić coś podobnego. Ha, zatyczki od pisaka raczej nie przytnę. Ups, o nie! Co ja narobiłam? Gorzej już chyba być nie może. Chwileczkę, chyba już wiem, co zrobię. Mogę pożyczyć prostownicę? Ha? No dobra, dzięki. Potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Kawałek pianki. Idealnie. Zaczynam. Użyję prostownicy do rozgrzania mojej pianki. Następnie przyłożę ją do zatyczki i docisnę niewielką kuleczką. Dzięki temu zrobię w niej taki dołeczek. Teraz odetnę niepotrzebną część i nałożę nieco kleju. Zrobiłam też takie serduszko z brokatem, a zatyczkę od pisaka również owinęłam w piankę. Jaka mięciutka! Wow, wyszło fantastycznie! Zrobię podobnie z resztą. Wyglądają genialnie! Hej, Naomi! Co? Zobacz! Co mam niby zobaczyć? Na moje pisaki! A, gdzie moje zatyczki? Nie wierzę! Hej, to moje! Wyglądam w nich niesamowicie! Ale ja się tak bardzo starałam! Wow, gościu gada jak najęty. Nic z tego gadania nie wynika. Koniecznie to zapamiętajcie, bo na pewno będzie na klasówce. Jasne, bla bla bla. W sumie to bym coś przegryzł. Zgłodnieć można od słuchania tych nudów. Nie ma to jak słodycze. Czyżbym słyszał szelest rozwijanego opakowania? Zacznijmy od tego. Co to ma znaczyć? No wiesz co? Przecież znasz zasady. Żadnego jedzenia podczas zajęć. Skonfiskuję to i całą resztę. No to kicha. Upewnię się, że to faktycznie słodycze. Nie da się ukryć, 100% cukru. Na czym to ja skończyłem? Okej, zakaz jedzenia, ale ani słowem nie wspomniał o piciu. Nie mogę się doczekać. Tym razem będę ostrożniejszy. Schowam puszkę pod biurkiem. Nauczyciel nic nie podejrzewa. Gdzie on się podział? Znaczy się, co słychać? Pozwolisz, że to wezmę? Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. To twoje ostatnie ostrzeżenie, Alex. Odwrócił się, szybko. Nie ma mowy. Co? Przyznaj się, ze mną nie wygrasz. Pozbędę się tej pokusy. Prawie mi się udało. Pamiętaj, mam cię na oku. Rany, jaki on zacięty? Dobra, daruję sobie. Chyba że ten klej w sztywcie daje mi pewien pomysł. Chyba wiem, jak go wykorzystać. Najpierw usunę cały klej i dokładnie umyję wnętrze tubki. Następnie wezmę moje ulubione cukierki i połączę je w jedną masę. Zrobię wielką, słodką kulę. Wcisnę w nią tubę po kleju, tak żeby wyciąć kawałek masy. Resztę oderwę. Będzie na później. Teraz mam gumę w sztywcie. Gdy przekręcam tubkę, wychodzi słodka masa. Wszystko zgodnie z planem. A najlepsze, że mogę to trzymać na widoku. Pychota. Co to za kuszący zapach? Tylko nie to. Czuję tu coś słodkiego. Co? Absolutnie nie. Dostałem nauczkę. O, jakoś ci nie wierzę. Pokaż, co tu masz na biurku. Proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia. Chyba że chce pan skonfiskować mój klej. Może i mówi prawdę? Nie ma śladu po żadnych słodyczach. Okej, najwyraźniej się myliłem. To jedyne wyjaśnienie. A teraz muszę parę rzeczy posklejać. Niebo w gębie. Przynajmniej już się nie nudzę na lekcji. Nudzi mi się. Spać mi się chce. Oczy mi się same zamykają. Odpocznę sobie tylko na moment. Sandy usnęła. To moja szansa. Czas na pranka. Moje. Kradzież doskonała. Do dzieła. Odłamię końcówkę wykałaczki. Wezmę cienką taśmę i owinę ją wokół ułamanego końca. Następnie pomaluję wykałaczkę. Zostawię tylko mały odcinek, bo ten pomaluję na różowo. Niech farba wyschnie. Na granicy różowego odcinka
Zawinę cienką, srebrną taśmę. Bardzo ładnie. Teraz mogę zdjąć taśmę z ostrego końca. Wlałam do miski czarną farbę. Zanurzę w niej sam koniuszek. I tak samo z resztą. Wyglądają realistycznie, co? Sami zwariuję. Położę je w miejsce jej ołówków. Hej, pobudka! Ha? Gdzie ja jestem? Co jest grane? Spójrz na swoje ołówki! Co? Ale jak? Nie wierzę w to. Są malutkie. Urosłam przez sen, czy co? Nic z tego nie rozumiem. Aha. Ha! Dałaś się nabrać! Że co? Tu są twoje ołówki. Okej, niezły żart. Już ci oddaję. Uff. Okej, składam wzdłuż linii. Wydaje się dość proste. Chyba zacznę od nowa. Do 10 razy sztuka. Masz pożyczyć nożyczki? Co takiego? Nożyczki, masz? A, tak. Gdzieś miałam. Zaraz poszukam. Przecież nie zniknęły. Prawie na pewno je widziałam. Chwileczkę. Prawie koniec zajęć. Cierpliwości. W tym chaosie jest metoda. Sprawdziłaś pod papierami? Pod którymi? Nie mogę na to patrzeć. Ha, już wiem. Hej, Madison. Co jest? Mam fajny pomysł. Arkusz papieru złożę na pół. Potworzę go z powrotem. Złożę poziomo i znów otworzę. Powtórzę to samo po drugiej stronie, robiąc wyraźne zagięcia. Złożę ponownie w poziomie. Następnie zagnę do środka. Trochę jak robienie papierowej łódeczki. Zagnę boki do środka, a potem z góry na dół. Obrócę całość i powtórzę to samo z drugiej strony. Spiczasty koniec zagnę na wierzch. Prawie skończone. Teraz otworzę i pudełeczko. Możesz tu trzymać rozmaite przybory. Wow, to genialne. Jestem pod wrażeniem. Mam takich więcej. Wszystko tu zmieścisz. A na biurku będziesz miała porządek. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Patrz na moje biurko. Pełna organizacja. Ach, znalazły się nożyczki. Wiedziałam, że je miałam. Proszę bardzo. Rany, jak tu schludnie. Zbyt schludnie, jak na mój gust. Ach, tego mi brakowało. Oddaję. Serio? I po co ja się staram? Rany, jakie nudy! Kiedy dzwonek? Liczba 1 jest fascynująca. Mogę o niej dyskutować godzinami. Podobno tortury są zabronione. Chyba się zdrzemnę. Hej, Madison, obudź się. Nie możesz spać na lekcji. Śpi jak suseł. Już wiem, to na pewno ją obudzi. A przy okazji poćwiczę tyle. Madison! Ha, co? Czemu to zrobiłaś? Bo spałaś na matmie. A czyja to wina? Nie żartuj sobie. Okej, nie marudź. Postaram się nie zasnąć. Może to mnie orzeźwi. O, to mi daje pewien pomysł. Potrzebuję czarnego pisaka. Zaznaczę kilka punktów na krawędzi kubka. Powinny być w równych odstępach. Wezmę nożyczki i rozetnę kubek w tych punktach. Odetnę 4 kawałki, a pozostałe zawinę. Zrobiłam też otwór na dnie kubka. Przepchnę przez niego słomkę. Odwinę przecięte końcówki słomki i umocuję je za pomocą taśmy. Całość włożę do drugiego kubka. Przez drugie dno też przebiję słomkę. Sami zobacz. Co to ma być? Patrz i podziwiaj. Umieszczam nad papierową kulką i pociągam za słomkę. To taki chwytak. Mam też jeden dla ciebie. Wow, dzięki. W końcu coś interesującego. Mam! Co tam wyrabiacie? Jeszcze nie doszedłem do najlepszej części. Słuchamy uważnie. Trudny ten sprawdzian. Cześć, Sunny. Jak się masz? Grałam w kosza. Cicho, muszę się skupić. Ach, ta Madison. Kujon na maksa. Prawie mnie trafiła. Co ona sobie myśli? Aha, wrzuć to do śmieci. Co? Cicho, jestem zajęta. Jaka bezczelna? Och, niech ci będzie, sama to zrobię. Świlka, mam pomysł. Tak, to zadziała. Przetnę butelkę na pół. Na dno nasypię złotych gwiazdek. Wow, ale się błyszczą. Na razie to odłożę. Wezmę kolorowy papier, wytnę z niego koła i prostokąty. Skleję je razem i umieszczę wewnątrz butelki. Wygląda uroczo. Jestem z siebie dumna. Doskonałe miejsce dla moich ołówków. Zmieszczą się. Wow, uwielbiam to. Co o tym myślisz? Całkiem niezłe. Ja za to skończyłam test. Co? Z
zupełnie zapomniałam! O nie, koniec czasu! Obleję! Ten test jest bardzo trudny. Oho. A więc to tak. Dobrze wiem, co robisz. Chyba nas nakryła. Ja nigdy wcześniej tego nie widziałem. Na pewno w to uwierzę. Wow, ale jest wściekła. Przecież znacie zasady. Muszę działać szybko. Uwielbiam mój nowy lakier do paznokci. Nigdy się nie domyśli. Dzień dobry. Nie udawaj niewiniątka, blondyneczko. Co? Na co pani patrzy? To tylko mój piórnik. Czyżby? Długopisów nigdy za wiele. Mam cię na oku. A co się dzieje tutaj? Och, długo tu pani stoi? Swoją drogą świetny test. Naprawdę trudny. Och, miło z twojej strony. Okej, tego się nie spodziewałam. Dlaczego wszyscy nie możecie być jak Naomi? Jest taką dobrą uczennicą. Wiedziałem, że tego nie zdam. Etam. Nareszcie w domu. Co za dzień. Chwila, mam zadanie domowe? Och, no nie. Dobra, chyba lepiej mieć to już za sobą. Mam nadzieję, że szybko skończę. Mam lepsze rzeczy do roboty. Och, co za beznadzieja. Strasznie mnie to nudzi. Oczy same mi się zamykają. Auć, moja głowa. Co tu się wydarzyło? Głupia praca domowa. To przez nią. Zamiast się uczyć, trochę się pobawię. Czas na grę. O tak, to jest to. Dawaj, dawaj. Muszę się skoncentrować. To jest najtrudniejsza część. Ło, było blisko. Uda mi się? Na pewno wygram. Chwileczkę. Co to było? Pewnie to nic takiego. Jestem bardzo blisko. Nic nie może mnie powstrzymać. Uwaga! Uf, udało się. Co za emocje. Hej, Betty. Co ty... Au! Moja krucha, delikatna główka. Dlaczego to zrobiłaś? Przepraszam, klawiatura się zepsuła. Zepsuła się? Chwileczkę, masz pracę domową? Ale jak ja mam teraz pisać? Wiem, jak to naprawić, zaufaj mi. Po pierwsze, będę potrzebował modeliny. Zacznę od brązowej. Użyję szklanej szybki, żeby ją spłaszczyć. Zrobię to samo z różnymi kolorami. Doskonale, mam wszystko, czego potrzebuję. Teraz nadszedł czas, aby złożyć to w całość. Umieszczę ten kawałek modeliny na spodzie, a następnie ułożę na nim resztę. I umieszczę burgera tutaj. Tato? La, 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 la! Co jest? Pisz dalej, kontynuuj. O, ale fajna piosenka. Proszę, przestań śpiewać. To naprawdę mi przeszkadza. No dobrze, kochani, pora na sprawdzian. I ostrzegam, nie będzie łatwo. Możecie zaczynać. No to do roboty. O, faktycznie trudne. O, a gdzie moje przybory? Zawsze je tu trzymam. O, dziwne. No nie, tutaj ich nie ma. Hej, kto to w ogóle jest? Nieważne. O, jakiś problem, Julie? Dobra, wyciągnę jakiś długopis z torby. Na pewno jakiś tam mam. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, co to? O, ładne, ale nie tego teraz potrzebuję. Mogę się przesiąść? O, szukałam tego. Muszę popracować nad bicepsem. Trzeba pakować, co nie, ziomek? Nie no, serio? Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, skąd to się to wzięło. Icha! Nie! W sumie to mi się przyda na później. Nie mam na to czasu! Aha! Coś nie tak? Czy to twoje rzeczy? Nigdy wcześniej ich nie widziałam. No tak, racja to jednak moje. Wybacz. No co, Julie? Szukasz może czegoś? Chyba mam pomysł. O czym ty mówisz? Wezmę tylko tę gumkę. Właśnie tego szukałam. Dzięki. Co tu się dzieje? Czy to jest pająk? Zabierz się to ode mnie! Położę tę gumkę na zeszyt. I użyję kleju, by ją przymocować. Teraz wsunę pod nią długopis i nałożę kolejną kroplę kleju. Używam tutaj kleju z brokatem. Wygląda o wiele ładniej. Teraz mogę dodać tu kolejne przybory, jak linijkę oraz cyrkiel. Jest tu miejsce na wszystko, czego potrzebuję. A to oznacza, że więcej już ich nie zgubię. Wszystko w jednym miejscu, pod ręką. Zobacz!
Sama to zrobiłam. Julie! Ups, sprawdzian. No tak, zapomniałam. Ten pająk był obrzydliwy. Muszę się pospieszyć i dokończyć ten sprawdzian. O, czas minął. Proszę odłożyć długopisy. Zabiorę teraz wasze sprawdziany. Uff, ledwo co. Ha, już koniec? Ale ja dopiero zaczęłam. Daj mi to. Proszę zaczekać, proszę mnie wysłuchać. No to Julie dostanie kolejną pałę. Zawiodłam się na tobie. Ale widziała pani mój zeszyt? Uwielbiam swoje nowe etui. Wow. Wiem, jest ekstra, co? O, daj zobaczyć. Wow, ale z ciebie szczęściara. A ty jakie masz? Ja? Ja mam takie tam zwyczajne. Tak, tak przypuszczałam. O, ktoś do mnie dzwoni. Muszę lecieć. Wow, jakie ono ładne. No proszę. Kogo my tu mamy? Uff, udało się jakoś. Hej, Naomi. Cześć, Leo. Mam coś dla ciebie. Sam go dla ciebie zerwałem. Weź go, proszę. Rany, dzięki. Jak miło. Czekaj. Leo, właśnie tego potrzebowałam. Ułożę kwiatki na papierze do pieczenia, a następnie zakleję je taśmą. Teraz tylko wygładzę nierówności i wytnę je nożyczkami. Wystarczy ściągnąć papier ze spodu i nakleić je na telefon. A teraz reszta. Wow, są takie kolorowe. Ha? Widzicie to, co ja? O, to ja powinnam skupiać ich uwagę. Najwidoczniej już nie. Zrobisz mi takie, proszę. Nie ma to jak porządek na biurku. Nieźle mi idzie. Teraz narysuję listek. Czuję się, jakbym była na łonie natury. Szkoda, że jestem kiepska w rysowaniu. Co innego Naomi. Ona ma do tego talent, że też musi się przy tym tak popisywać. Postaram się najlepiej, jak umiem. Chwila. Zapomniałam o tych naklejkach. Ha, przydałoby się trochę kolorów na moim zeszycie. To się chyba da naprawić. Warto spróbować. Zacznę od narysowania kółka na kartce. A następnie dorysuję buzię. Tu będą oczy. No i uśmiech. Teraz muszę to wyciąć. Położę to na kawałku papieru do pieczenia. A następnie zakleję taśmą. Jeszcze tylko wygładzę, żeby nie było żadnych nierówności. Teraz ponownie wytnę całą buźkę. Wygląda super. Ale potrzebuję więcej. Są wspaniałe. Dokładnie o to mi chodziło. Wystarczy ściągnąć papier ze spodu i mogę je już przyklejać na mój zeszyt. Ach, jaka śliczna żabka. Od razu wygląda lepiej. A to przecież takie proste. Wow! Psst, Naomi! No? Wow, Julie! Ale ekstra! Dasz mi jedną? Nie! Ale jak to? Proszę! Nie dasz mi spokoju, co? Dobra, niech ci będzie. Serio? Połowa naklejki? Proszę się skupić na zadaniu. Och, wiem! Ten wachlarz podsunął mi pewien pomysł. Potrzebuję tylko mojego zeszytu. Muszę zrobić w nim kilka poprawek. Wytnę go na kształt półkola. Następnie nałożę gorący klej na okładkę. Musi być nim cała pokryta. Teraz dokleję do niej kawałek filcu. A następnie nieco mniejszy biały. I na koniec czerwony. Coś wam to przypomina? Wycięłam też malutkie kawałki czarnego filcu w kształcie łezki. To będą pestki. No i gotowe. Mój arbuzowy zeszyt. Ha? Niezłe, co? Może być. Przecież możesz powiedzieć, że ci się podoba. Ojej! To jest wspaniałe. Muszę się lepiej przyjrzeć. To tylko zwykły zeszyt. Poproszę to. Uwielbiam wszystko, co związane z arbuzami. Ale jak to? No cóż, będzie pasować do mojej kolekcji. Czy tylko mi jest gorąco? Muszę się nieco ochłodzić. Ach, tak lepiej. O, nie cierpię tej lekcji. Już nie jesteś taka cwana, co?
Hejka! Witajcie na moim kanale! Znacie pewnie ten problem. Telefon rozładowany i nie ma gdzie go naładować. Otóż jedyne, czego potrzebujecie, to dwa banany. Kładziecie banany na stole? Ach, prawie zapomniałam. Jeszcze tylko jeden drobiazg, a konkretnie zwykła moneta. Wciskacie monetę w jeden z bananów, a potem w drugi, łącząc oba owoce. Teraz bierzecie swoją ładowarkę i podłączacie ją do jednego z bananów. Telefon powinien zacząć się ładować. Musicie to zobaczyć! To naprawdę działa! Dziękuję wszystkim za obejrzenie i lajka! Buziaki! Aha, rozumiem. Witam wszystkich widzów programu. Tylko spójrzcie na te wszystkie puchary. Oto właścicielka tych wspaniałych trofeów. Wasza ulubiona sportsmenka Sunny. O, to będzie świetne ujęcie. Siema! Miło mi powitać cię w programie. Od czego zaczęła się twoja podróż do koszykówkowej bohaterki? Ech, nie nazwałabym się bohaterką. Może ewentualnie supergwiazdą? Mój błąd, kontynuuj. Zaczęłam trenować już w dzieciństwie. Wiedziałam, że muszę ostro ćwiczyć każdego dnia. Problem w tym, że nie miałam obręczy, więc rzucałam do kosza na śmieci. Bliziutko! Myślałam, że wpadnie. Ha, może wykorzystam pudełko po pizzy? Mam pomysł. Sama zmajstruję sobie obręcz. Najpierw otworzę pudełko. Narysuję okrąg o nieco większej średnicy niż piłka. Podzielę okrąg na kilka części. I wytnę. Ale nie do końca. Teraz tylko zamontować. To wygląda na dobre miejsce. Przykleję pokrywę pudełka do ściany. A wycięte koło przycisnę trochę do dołu. Czas na próbę generalną. Rzuca i... Trafia! Sami dosłownie szybuje w powietrzu i wsad! Nie ma na mnie mocnych. Ups, muszę jednak więcej potrenować. Nikt nie patrzy. Powiedzmy, że wpadła. A resztę już wszyscy znają. Wiem, to bardzo wzruszające. Prawdziwa historia od nędzy do sławy i bogactwa. Masz chusteczkę. Jak ja lubię szczęśliwe zakończenia. Wracając do tego pudełka po pizzy, nie masz go przypadkiem przy sobie? Oczywiście, że mam. Proszę bardzo, Ashley. Od tego pudełka wszystko się zaczęło. To dzięki niemu wspięłam się na szczyt. Wow, niesamowite. Mogę? Jasne. No to rzucam. Nieźle. Masz talent. Powoli kończy nam się czas. Jeszcze raz dziękujemy za wizytę, Sunny. Do zobaczenia następnym razem. Jak to w ogóle działa? Tańczący kaktus to jest to! Nie ma to jak fajny gniotek, ale się kręci! He? Wow, ale super! Też bym chciała taką zabawkę! Może Sunny pozwoli mi się pobawić? Przesunę się? Wow, normalnie hipnotyzujące! Nie zaszkodzi spytać. Hej, nie mogę! Aha, zero reakcji! Aha! Co to? Nie podoba mi się to. Czego chcesz? Wow, spokojnie. Nie chcielibyśmy żadnych wypadków. Ha? Lizak? Myślałam, nieważne. Taki tam drobny prank. Sunny, mogę pobawić się tą, sprężynką? O tym mówisz? Poczekaj chwilkę. Gotowa? Nie? Ale czemu? Jaka ona niemiła. Ale spoko, sama sobie poradzę. Te skarby są tylko moje, a ten jest najlepszy. Sunny zawsze ma najfajniejsze rzeczy. Zaraz, mam pewien pomysł. Poukładam karteczki samoprzylepne w ten sposób. Na samym dole karteczka od Sunny, na której zbuduję kolejne warstwy, używając na zmianę różnych kolorów. Każdą kolejną karteczkę przylepię leciutko pod kątem, tak żeby na siebie nachodziły, ale nie zupełnie. Równie dobrze mogę użyć je wszystkie. Powoli z karteczek powstanie spirala. Kilka ostatnich przykleję równiutko jedna na drugiej. Dokładnie tak. To już ostatnia. Teraz, gdy rozciągnę tę harmonijkę... Tadam! Całkiem niezłe, co? Kto potrzebuje bajernej kupowanej sprężynki? Nawet przelewa się z półki na półkę. Mogę to oglądać godzinami. I jaka kolorowa! A najlepsze, że sama ją zrobiłam. Jestem z siebie bardzo dumna. Sunny, popatrz! I wtedy mówię jej... Lili, spójrz! Wow! Zazdrościcie, co? Skąd to wzięłaś, Ashley? Ale... Sama to zrobiłaś?
zrobisz jedno dla mnie? Nie wierzę, że dostałam jedynkę. Muszę to jakoś ukryć przed mamą. I wiem nawet jak. Przejadę po kartce prostownicą do włosów. I ocena znika jak za sprawą magii. Ups, mama idzie. Szybciutko. Myślę, że zasługuję na 5 z plusem. Kto tam? Gina, już wróciłaś? Cześć, mamo! Mam wyniki klasówki. No to pokaż. Boję się, że przejrzy mnie na wylot. Jestem z ciebie bardzo dumna, kochanie. Intelekt masz po mnie. Ma się rozumieć. A po tacie spryt. Uf, ledwo zdążyłam. Prawie się spóźniłam. Okej. Gdzie mój zeszyt? Szkoda, że nie mogę przenieść się do innej ławki. Ech, znalazłam! O, co to takiego? O nie, omsknęło mi się. I w dodatku skończyła mi się gumka. Jak leci? Masz może pożyczyć gumkę? Pewnie, daj mi chwilkę. Zaraz sprawdzę, gdzie ona może być. Ile ona ma śmieci w plecaku? Od razu tego żałuję. Mogłabym przysiąc, że miałam... sorki i nie mogę znaleźć. No trudno. Hej, coś masz we włosach. Naprawdę? Gdzie? A, tam się schowała. Dziękuję. Jaka ona dziwna. Powinnam posprzątać w plecaku. Okej, nie mogę dłużej na to patrzeć. Mam pomysł, jak ci pomóc. Zagnę kartkę sztywnego papieru na 3 części i złożę po jednej stronie. Przejadę klejem po krawędzi, a na to przyłożę drugą, zagiętą część. Przycisnę i poczekam, żeby się dobrze skleiło. Na wierzch dam drugą warstwę kleju i złożę kartkę na pół, jak kopertę. Pierwsza gotowa. Następnie w ten sam sposób przygotuję więcej, używając różnych kolorów. Owinę je wszystkie kawałkiem pianki, którą przymocuję przy pomocy rzepu. Z różnokolorowej pianki zrobię głowę jednorożca. Tadam! Uroczy portfelik. To dla ciebie. Zrobiłaś to specjalnie dla mnie? Wow, niewiarygodne. Mnóstwo miejsca na rozmaite drobiazgi. Super, na pewno mi się przyda. Od razu zacznę go używać. No proszę, wszystko się zmieściło. Zgłodniałam. Muszę coś przekąsić. Powinnam coś mieć w plecaku, a przynajmniej tak mi się wydawało. Nie martw się, mam coś dla ciebie. W ramach podziękowania. Jak to się tam zmieściło? Nieważne. Moje ulubione ciastka. Klej mi zasychł, czy co? Trzymaj się ode mnie z daleka! Biegaj ile chcesz, ale nie uciekniesz przede mną. Nie możemy o tym porozmawiać? Chcę tylko zobaczyć twoje oceny. Nie chcę mnie zostawić w spokoju. Hej, Gina! Nie! No i co narobiłaś? Jak mogłaś? Przepraszam, to było niechcący. Zaraz ci pomogę. Zakrętka gdzieś się zawieruszyła. A gdyby tak, chyba już wiem, co zrobić. Wykorzystam lalkę, a przynajmniej jej część. Biedny Ken stracił głowę. Przycisnę głowę do wierzchu buteleczki z klejem i zakrętkę, żeby się trzymała. Całkiem nieźle. A teraz daj mi oceny. Musisz się pospieszyć. Teraz wystarczy ścisnąć butelkę, a klej sam ładnie wychodzi nosem. Dość śmiesznie to wygląda, ale patent działa bez zarzutu. Przykleję nową ocenę na kartkę ze sprawdzianem. Nikt się nie domyśli. Moja kolej. Obserwuj, czy nie idzie nauczycielka. Wow, ale fajowe. Jaka jedynka? Dla Giny tylko 5 z plusem. Ledwo zdążyłyśmy. Ach, tu jesteś. Nie mam jeszcze waszych wyników. Pokażcie sprawdziany. No już. Proszę bardzo. Spokojnie, bez nerwów. Jestem mile zaskoczona, Gina. A ty, Wendy? Też nie mam się czego wstydzić. Kolejna 5 z plusem? Nie sądziłam, że pójdzie ci aż tak dobrze. Jestem z was dumna. Chwileczkę. Co to ma być? Nie pojmuję nastoletnich dziewczyn. Nic takiego, wezmę to. Uff, jakoś się udało. Do twarzy mi w papierowym kapelusiku? No dobrze, chyba wszystko gotowe. Tort, herbatka?
I mamy pierwszego gościa! Wszystkiego najlepszego! Wielkie dzięki za prezent! Mua, 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 mua. Tort wygląda przepysznie! Poczekaj na herbatkę! Muszę tylko zagotować wodę! Ale wstyd! Została mi tylko jedna torebka! Myślałam, że mam więcej! To dla ciebie, jako solenizantki! Ale ty jesteś moim gościem! Nie ma mowy, herbata jest twoja! Ale nalegam! Ja nalegam mocniej! Bierz tą głupią herbatę! No weź! Nie chcę! Na pewno chcesz! Chcę, żebyś ty ją miała! Czekaj, już wiem, co zrobić! Do kogo mówisz? Patrz i podziwiaj! Na początek oderwę sznureczek. Rozłożę torebeczkę. Przydadzą się tutaj nożyczki. Ostrożnie przetnę torebkę na samym środku. Precyzyjnie, żeby herbata się nie wysypała. Dzieląc jedną torebkę na dwie. Chcesz zobaczyć magiczny trik? Tadam! Wow, jesteś czarodziejką! Zagotujmy wodę. Nie mogę się doczekać. Teraz możemy wreszcie spróbować tortu? No pewnie. Ciasto i herbatka z przyjaciółką. Czego chcieć więcej? Wyobraź sobie, że Justin tańczył z Luną i wtedy zobaczyła ich Gabi. Serio? Gabi była wściekła. O, jedzenie przeszło. Smacznego. Ale jestem głodna. Płatki z mlekiem proste i smaczne. Ha? Mogłabym przesiąc? Może mi się ulało. Okej, co jest grane? Jeść nie potrafisz, czy co? Chyba coś jest nie tak z moją łyżką. Chyba żartujesz. Kelnerka? W czym mogę pomóc? Sama popatrz. Ach tak, żaden problem. Zaraz to naprawimy. Wystarczy wyklepać młotkiem. Niewiarygodne. Nigdy tu już nie przyjdę. Już prawie. Praca z metalem nie jest taka łatwa. Czemu to tak długo trwa? Nie jest idealna, ale już funkcjonalna. No ja myślę, tak już lepiej. I co, tak trudno było? Następnym razem się postaraj. Mogłaś po prostu obrócić łyżkę, jak normalny człowiek. Widzisz? To naprawdę proste. Obrócić łyżkę? Niech ci będzie, spróbuję. Hej, co się dzieje? Znowu mi się popsuło. Ręce opadają. Aż głowa boli od takiego poziomu głupoty. Obrócić łyżkę, że co? Co za głupi pomysł. Klienci wygadują najdziwniejsze rzeczy. Zaraz. Te łyżki. Wszystkie są zepsute. Pewnie jakaś wadliwa partia. O nie, muszę to natychmiast naprawić. To w sumie dość relaksujące. I jeszcze mi za to płacą. Wymarzona robota.